Siemanko, ze strony Mafiarolnik, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w FS-ie 17 na Big Mini Gospo. Kolejny odcinek, dzisiaj lecimy ze koszeniem pszenicy. Part 2, znaczy część druga. No. Tutaj mamy jeszcze tam do wykoszenia parę pól. Czy się tam parę znajdzie, no. Jeszcze takich parę znajdzie, no co tam będzie co kosić. Tam jest jakieś lotnika. Na pewno lotnika jest obok. Takie o. Ale to były kary dobre. Żniwa to będą trochę trwały, choć się nie wykłasi.
Szepa? Postanowiłem w końcu coś nagrać, żeby było. Dużo z 17 nagrywałem. Chciałem 15, ale zapomniałem, że płytę pożyczyłem znajomemu.
Dzisiaj jest... Dobra. Tam bajki nie zostanie, ja muszę z torem sobie przejechać, zobaczyć. Na które to by tak by było, bo pszenicę kosimy. To pszenicę trzeba znaleźć. Pszenica. A tu jest pszenica, tylko trzeba jakoś zjechać. Las Matador. Samolot przelatuje się na kolejny dzień.
O. Dwa odcinki może, żeby się zrobiło, bo tak to nie wiem, czy byśmy dokusili, ale tak na luzie to jeszcze może tam to by się skończyło, kolejne strefy by się pojechało. Kombajnem to się da radę robić, jest dobry, mocny. Tym Matadorem to wypuścimy dobrze. Kurde! Co tak skręt bierze?
to tutaj trzeba wysypać te niektóre połowy ton, bo na drugie pole to trzeba już mieć, no jakby w połowie już pusty ten zbiornik, żeby zacząć, bo to nie opłaca się z całym nie jechać. W pół wychodzi szlica. Jadę się na następne ustawić, zatorem muszę wysypać, świnią daję dlatego, że no, że tutaj u nich tutaj się pszenica przyjmuje, kurde, więc po prostu czemu nie. Jęczmy, tylko jęczmy, to się dojdzie. Tak, to jęczmy. Jetpack. A tu cały czas jęczmy. O! To jest pole dobre. Tam już jest wyjazd do miasta na biki. Zresztą od razu widać. Zaraz, to biki w ogóle było? Nie, już nie wiem. Ale wielki hektar. Tu będzie koszenia, ja wam mówię. Ale ciekawe, czy to pszenica jest. Tak, to pszenica to. Nie ma rady. Trzeba będzie wykosić. Trzeci odcinek będzie z tego, bo tu wiecie o co chodzi. Zacząć, żeby to zacząć. Tylko, że jakby się ten kombajn popsuł. Tutaj całe pole, to bym facherem nie dokosił, to facherem dopiero na pszenicę. Nie mogę wyjechać. Znaczy na jęczmie. Tutaj pszenicę z matadorem. Postanowiłem, że to tak będzie, bo to... Nie ma pomocy, nie ma nikogo na kanale. W 19 podglądu mieć playera. Chętnie bym chciał kogoś takiego mieć. Gdyby Hubercika mam do FSA 17. 15 brakuje. I do 13. Teraz już rzadko kto gra. Szkoda. Jakby ktoś chciał, to by mógł. To coś to byśmy się jakoś zgadali. Chyba nie, tam to trzeba będzie kombajn wynająć, bo tam długie, długie jest to, sędzi się. Chyba, że będę kminić. Może się zajmiemy na live'ie z FSA 13. Pogramy sobie, zajmiemy się.
zajmiemy się kopaniem pola. A, dobra, tu widzę, dokąd to ma iść. A, dobra. Zapomniałem. Jakbym miał kierownicę, to by pewnie fajnie grało. Wielkie żniwa. Myślę, na pasu będzie trzeba poczekać. Ale będzie chociaż tutaj więcej odcinków z tej serii. Jakoś będę próbować, żeby to więcej nagrywać tego. Ten znajdę czas. To zrobi. Szkoda, że intro nie umiem robić, to bym miał. Raczej miał jakoś. Miałbym tylko wsadzić, więc tutaj to może. Fajnie, że tu myślisz. Szty, kurde! O, poleciał samolot. Dlatego będę się decydować nie obrabiać, bo tu takie z góry to takie to nie. Tego pola nie będę obrabiać. Ściernisko mi najwyżej zostanie tyle. Nic nie będę na nim robić, bo to takie za dużo. Tam kawałki jakieś równie, też coś takiego. To tak, ale tutaj nie bardzo. Jakby się chciało takie jeździć wielkie. Cały odcinek zajmuje, co z tym właśnie zrobić.
światło działają. Nie trzeba jakiś serwis. Patrzymy, ile tu będzie sypać ton. Koniec odcinka. Trzeci odcinek robimy, będziemy kończyć całe pole, może jak to się skończy, zobaczymy. No to na razie to wszystko w tym odcinku. Myślę, że wam się podobało. No. Także na razie dzięki, cześć i w ogóle pa.